Nasze Security Operation Center w ciągu ostatniego roku odnotowało ponad dwukrotnie zwiększoną liczbę ataków. Jednocześnie poziom tych ataków i poziom zaawansowania ich znacznie wzrósł. Jednym z największych ataków, który odparliśmy w zeszłym roku, był to atak na jedną z instytucji finansowych światowych. Atak został dokonany z ponad 100 tysięcy adresów IP z całego świata. W szczególności gro tych ataków przychodziło z takich krajów jak Wietnam, Chiny, Brazylia czy Rosja. Atak miał na celu spowodowanie znacznych strat finansowych spółki oraz utraty wizerunku na tle rynku. W Polsce celem ataków cyberprzestępców są przede wszystkim banki. W ciągu ostatniego roku również odnotowaliśmy ponad 150 prób wstrzyknięcia kodu do stron internetowych banków, mając na celu przejęcie kont internetowych klientów tychże banków. Już za półtora roku, 25 maja 2018 roku, wejdzie w życie nowa dyrektywa Unii Europejskiej, mówiąca o tym, aby w znaczący sposób firmy zwiększyły bezpieczeństwo danych personalnych swoich klientów. W szczególności kary za wyciek takich informacji na rynek będą bardzo wysokie. Będą one maksymalnie do 4% dochodów, ale nie mogą przekroczyć 20 milionów euro.